Witajcie, codziennikowi widzowie, w piękny lipcowy dzień 18 lipca. I pozwólcie, że zacznę od pytania. Jak wyobrażacie sobie wasze życie za 15 lat? Pewnie myślicie, ja nie wiem, co będę robił, czy robiła za 2-3 dni, za miesiąc. A co dopiero za 15 lat? Dlatego poświęćcie chwilę na to pytanie i zastanówcie się, jakie będzie wasze życie za 15 lat. Jak ono będzie wyglądało? Jaki będzie świat wokół was w 2039 roku? Czy się nie zmieni? Czy będzie taki sam? Czy będziemy mogli cieszyć się wolnością i spokojem? Ile osób przyjdzie nam pożegnać w tym czasie? Myśli o przyszłości, o tym, jaki będzie świat, w którym nasze dzieci czy wnuki będą dorastać, a my sami będziemy się niestety starzeć. Choć chcemy, by były przepełnione optymizmem, to jednak budzą w nas obawy i niepewności. Bo to, co jeszcze niezbadane, nieodkryte, jest niepewne i budzi w nas najpierwotniejszy z instynktów – strach. W tej niepewności, w tym strachu przychodzi do nas Bóg w swoim słowie, by dać nam wytchnienie, by napełnić nas przekonaniem, że z Jego pomocą podołamy każdym przeciwnościom. W Psalmie 91, w wersecie 14 czytamy: Pan mówi, wyratuję go, bo zna imię moje. Bóg obiecuje swoje zbawienie tym, którzy znają Jego imię. Znać imię Boga, poznać je, to coś więcej niż tylko wiedza o Nim. To głęboka, osobista relacja z Nim. Znając Jego imię, znając Jego charakter, Jego miłość, Jego wierność, Bóg jest naszym Zbawicielem, który zna nasze potrzeby, nasz ból, nasze lęki. On nie tylko obiecuje, ale rzeczywiście wkracza w nasze życie, ratując nas w momentach kryzysu. Bo do kogo, jak właśnie nie do Boga, zwrócić się w takich chwilach? On sam zapewnia nas w pierwszym liście Piotra, w 5 rozdziale, w 7 wersecie. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Te słowa są pięknym zaproszeniem do zaufania Bogu we wszystkim. Często zapominamy, że Bóg jest zainteresowany każdą sferą naszego życia. On nie tylko zna nasze problemy, ale także chce nam pomóc je rozwiązać. Apostoł Piotr zachęca nas, abyśmy oddali nasze troski Bogu, ponieważ On troszczy się o nas z miłością i współczuciem. Nasz Bóg jest Bogiem, który ratuje, wspiera i pomaga, choć czasem możemy czuć, że jesteśmy pozostawieni ze swoimi problemami sami. Ale On nadal przy nas jest, mocno mając o nas staranie. Siostry i bracia, jakakolwiek przyszłość czy teraźniejszość, jakiekolwiek wydarzenia w naszym życiu i to, co dzieje się na świecie, wojny, konflikty, pożary i powodzie mogą nas przerażać, terroryzować, powodować, że czujemy się zagubieni i osamotnieni. To nigdy tak naprawdę sami nie jesteśmy. Przez krzyż Chrystusa Bóg przychodzi do nas. Daje się nam poznać jako ten troskliwy, miłujący i przebaczający. Daje nadzieję w tym krzyżu na życie wieczne. Składa nam obietnicę nie tylko życia wiecznego, ale przede wszystkim wsparcia w codziennych zmaganiach. Naszą odpowiedzią na Jego troskę i opiekę jest nasza wiara w to. Zostańcie z Bogiem. Amen.